Halo, halo, dzień dobry, cześć, siema. Jest 30 stycznia 2022 roku i 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazywam się Krzysztof Zakoniczny i dzisiaj mamy przyjemność prowadzić program, w którym połączymy się z naszymi sztabami Ringer Axel Springer Polska w Warszawie, w Krakowie oraz z sztabem głównym Onetu w Warszawie. Zacznę od Krakowa, tam jest Kasia Kozioł. Dzień dobry, cześć. W sztabie głównym na Domaniewskiej jest Kasia Gamił. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. I przenosimy się, cześć, siema, przenosimy się do Karola. Karol, opowiedz, co się dzieje w sztabie głównym orkiestry w Warszawie na Placu Defilad. Dzień dobry, witajcie, to tutaj bije serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jesteśmy tutaj od samego rana i zostaniemy tutaj do samej nocy, jak każdego roku. Mam taką wycieczkę trochę po tym studiu, bo ona się każdego roku troszkę różni. Znaczy, ta wycieczka moja, którą organizuję specjalnie dla was online, no, ale różni się też samo studio. To miejsce to jest jakby taki przedsionek, to jest na przykład realizacja telewizyjna, tutaj wszystko się zaczyna i jak się odwrócę, to widzicie, o, i wtedy wchodzicie do tego całego zamieszania, które w tym roku odbywa się właśnie w tym studiu. No i tutaj dzieje się to wszystko od samego rana do samego wieczora, jest tutaj bardzo głośno i bardzo tłumnie, ale są mniej więcej takie momenty, kiedy na chwilę jest trochę ciszej, spokojniej. Na szczęście teraz mamy taką chwilę, kiedy jest nieco spokojniej, bo normalnie tam na północy istnieje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to potrafią tak drgnąć, że mielibyśmy problem, żeby się usłyszeć. A tak jest w miarę spokojnie. No i tak to wygląda. Tutaj w centralnym punkcie, tam na górze, cały czas możemy podglądać, ile w tej chwili jest na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a to już jest ponad 60 milionów. No i fajnie, że od nas jest no, kawał mamony dzięki naszym aukcjom internetowym. No i tutaj też przez cały dzień opowiadamy i dokładamy się już kolejny rok z rzędu do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale oprócz tego, że tutaj możemy podejrzeć, ile tych pieniędzy jest do tej pory, to tutaj możemy też przeglądać część z tych gadżetów, które są licytowane na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I jak się kliknie w Allegro, to można licytować. Nie wiem, czy ktoś od nas licytuje rakietę i dziesiątek, ale to jest coś w tym roku. Tam jest blisko, no, dużo pieniędzy. A tutaj jest sprzęt medyczny, który do tej pory ratował życie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i który w tym roku będzie trafiać do tych miejsc, które pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej, które potrzebują pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to jest też coś, że zwęczenie daje o sobie zdać, bo dzisiaj od 6 rano właściwie bezustannie o tym przepowiadam, coś pokazujemy. Dużo rzeczy już wysłaliśmy do nas do wiadomości, jesteśmy też przez cały dzień na żywo, więc jakby my to mamy tutaj naprawdę, no, zasuwamy jednym słowem. Nie wiem, czy się interesuje z takich historii pod tytułem, no, jesteśmy w stadii, tak to wygląda, to chyba pokrótce wam opowiedziałem. Fajnie tutaj być, bo jest niesamowita atmosfera i jeszcze te obawy, które się pojawiały jeszcze rok temu, były takie obawy w związku z COVID-em oczywiście. A w tym roku na szczęście już tych obaw nie ma. Nie dlatego, że nie ma COVID-a, bo już COVID cały czas jest, tylko że to rzeczywiście w tamtym roku zagrało, zadziałało, więc jest to wszystko fajnie działa. I teraz taki ciekawostek, tylko wam powiem, że w tym roku dostaliśmy specjalny pokoik dla nas. Bo tu jest napisane, że tu Onet, Radio Z i Antyradio. I myśmy tutaj rano weszli, słuchajcie, no bo skoro to jest pokoik przygotowany dla nas, no to mieliśmy mieć tutaj takie fajne kameralne warunki. Tylko wiecie co? Tutaj zobaczcie. Tutaj hucha tak gorące powietrze, że tu jest jak w saunie i ja nie wiem, jak ten kolega z Antyradia tam wytrzymuje, ale poradziliśmy sobie. Tutaj jest szatnia, bo wszyscy ci, którzy chcą dzisiaj wejść do namiotu głównego, mogą to zrobić. Tam się muszą najpierw pokazać, odstać swoje w kolejce bardzo długiej,
wykonać test. Tylko testy robione tutaj na miejscu przez WOŚP są honorowane. Jak ktoś ma negatywny wynik testu, dostaje taką opaskę i wtedy może tutaj bez problemu wejść. Toalety, jakieś tam jedzenie dla celebrytów, których nas to nie interesuje przecież. O! Jeszcze wam tylko na koniec pokażę. To jest nasze miejsce, gdzie dzisiaj pracujemy. Tu są wszyscy dziennikarze i moja ekipa. To jest Nikodem. Jego znacie z tych wszystkich takich eventów naszych też. A to jest Michał, a jego to już w ogóle wszyscy znają. I sobie tutaj siedzimy, montujemy. Tu już jesteście, mamy te live'y na stronę główną. Jest naprawdę super. No i chyba tyle od nas, bo nie wiem, czy coś jeszcze chcecie wiedzieć, to wam opowiem. Jak nie chcecie wiedzieć, to pożyczę wam wszystkiego dobrego i żebyście pamiętali i o nas, i o spłacaniu tych pieniędzy. I tylko powiem jeszcze, że jakbyście chcieli nam dostarczyć coś do jedzenia, bo jesteśmy bardzo głodni, to jakby się znalazł taki bohater, który spędzi 2 godziny w tej kolejce i się przetestuje tylko po to, żeby nas nakarmić, to będzie super. Może być pizza. Wodę mamy, więc z pragnienia nie umrzemy. Nie, a tak jakoś serio to sobie poradzimy. Nie pierwszy raz spędzamy dzień bez jedzenia. Normalnie. Bardzo wam dziękujemy, Karolu, ściskaj Nikodema i Michała. Pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście relacje wasze będziemy oglądać na Onecie. Trzymajcie się mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że waszą prośbę ktoś spełni, no bo to dzień, w którym wszystkie cuda się zdarzają. Bardzo dziękuję. To był Karol Kosierowski. Mają tylko chipsy. Chipsy przyszły. To był Kraków, to była Warszawa, siedziba główna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab główny. Dzięki bardzo, Karolu, pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się, ale łączymy się już z Krakowem, gdzie jest Kasia Kozioł, tam też zbieramy pieniądze. Kasiu, co się dzieje i jak przebiega zbiórka? Mamy już pierwszych wolontariuszy, którzy wracają, więc już też mamy sygnał, że za chwilę będziemy liczyć pierwsze pieniążki. Tutaj też już mamy pierwsze puszki do liczenia, których ktoś tam dzwoni. Generalnie jest bardzo taka pozytywna atmosfera, mimo że zimno bardzo na polu, to wszyscy są gorącego serca, jak to zawsze w finale orkiestry i po prostu dużo się u nas dzieje, także gramy do końca świata o jeden dzień dłużej. W Krakowie też zbiera Monika, jest z nami ze swoimi bliskimi. Monika, opowiedz, jak przebiega zbiórka. Tak. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo zimno, ale tak jak powiedziała Kasia, nasze serca gorące. Staramy się szukać miejsc, gdzie są ludzie. Aktualnie jesteśmy pod Ikeą. No i zbieramy. Słuchajcie, mamy dwie prawie pełne puszki. Nie poddajemy się, gramy cały czas. Tak, po prostu teraz dzieciaki, ludzie, także dajemy radę. A myślisz, Moniko, jak jest z hojnością, jak jest z hojnością krakowian w tym roku? Podobnie jak w poprzednich latach, stają, tak? Sami podchodzą do nas, widzą nas już z daleka, także nie możemy zaczekać. Super, dziękujemy, że zbieracie, że jesteście z nami. Bardzo miło było was poznać. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do Karola tutaj głód wam nie doskwiera i zbierajcie dalej. Czekamy na wyniki. One oczywiście będą ustalone. Pozdrawiamy serdecznie. Kasiu, opowiedz, ile osób jest zaangażowanych w Krakowie w zbiórkę pieniędzy? Jest 20 wolontariuszy. To są nasi pracownicy wraz z rodzicami. Mamy małe kłopoty. I wiele już zbierają kolejny rok. Jest z nami na przykład moja córa, która już po raz kolejny tutaj w naszym finale uczestniczy i zbiera środki. Jest Aga, która też od początku, odkąd Rinier angażuje się w WOŚP, jest w sztabie krakowskim. Także mamy w ogóle bardzo dużo osób, które do nas powracają, zachęcają innych. Mamy też duże wsparcie pozostałych pracowników, którzy zgłosili się do pomocy w sztabie. Także naprawdę bardzo fajnie, prężnie to u nas działa. No to są fantastyczne wieści, ale oczywiście zbiera nie tylko Kraków, zbiera również Warszawa. Kasia Gawo jest w naszej siedzibie głównej na Domaniewskiej 49. Kasiu, bardzo się cieszę, że Cię widzę, że się widzimy ponownie po roku w takim właśnie naszym wyjątkowym programie. Opowiedz, co się dzieje
tutaj właśnie w siedzibie głównej naszej stolicy. Tak, ja od razu odpowiem do Krakowa, że tutaj na dworze w Warszawie, bo na polu w Krakowie na dworze w Warszawie też jest strasznie zimno, więc tym bardziej doceniamy, że mamy nawet więcej wolontariuszy w tym roku niż w zeszłym, bo razem z Krakowem to jest aż 100 osób, a do tego jeszcze 50 pobiegło wczoraj w biegu na rzecz WOŚP, bieg Policz się z cukrzycą. Natomiast tutaj w naszej siedzibie w biurze w Warszawie wolontariusze jak przychodzą, przychodzą na recepcję, widzimy nasze logo Linie Axe Springer. Następnie, żeby było bezpiecznie, mamy takie poszczególne salki, gdzie przychodzą i mogą liczyć pieniążki. Cześć, cześć. Także do każdej salki, jak widzicie, są maseczki, jest płyn dezynfekujący. Tutaj też liczenie pieniędzy się odbywa. Możecie spojrzeć w kamerę. Cześć, jak było na dworze? No więc właśnie. Ale fajnie. A jak się udały zbiory? W zeszłym roku chyba więcej. Ale teraz też będzie normalnie. Może będą więcej online'owo w takim razie płacać. No. Miejmy nadzieję. Ale dużo osób też szukało się, bo myślałam, że nie znajdzie tego. A, no to jest super. Jest miłość na rodzinę. No ja dzisiaj rano przeczytałam też, że po raz pierwszy Lidl i Biedronka grają z WOŚP-em, więc miejmy nadzieję, że faktycznie te online'owe zbiórki nam trochę zrównoważą te na dworzu, gdzieś na polu jak w Krakowie. A tu Agnieszka Skrzypek-Makowska z synem Piotrusiem. Cześć! Jak było? Piotruś, powiedz, jak tam dałeś radę? Tak, dałem. Dałeś radę? Strasznie zimno było, nie? Tak, mieliśmy małą rywalizację tutaj, no. Ktoś zarobił dużo więcej ode mnie. Zobaczcie, proszę, jest, proszę. Ja groszę, on wpadnie, zdecydowanie. Super, naprawdę strasznie wam dziękujemy. Było zimno, mokro, ale serca bardzo hojne i bardzo gorące. Tak, i czekamy na pozostałych naszych wolontariuszy, bo możemy się tutaj schodzić do późnego wieczora. Idę dalej. Pokażę wam od razu, jak przychodzą, bo Agnieszka właśnie jak przyszła z synem, to byli tacy zziębnięci, że pierwsze co to poprosili o herbatę i taka możliwość też oczywiście u nas jest, więc wolontariusze przychodzą, liczą sobie pieniążki. Tam dalej jest nasza kuchnia, gdzie serwujemy kawę, herbatę, jakieś drobne przekąski. A teraz się kieruję już do naszego sztabu, bo po przeliczeniu pieniędzy przez wolontariuszy przychodzimy do naszego takiego największego miejsca w biurze. O, tutaj jeszcze pokażę też wolontariuszy, którzy już policzyli pieniążki i którzy już je oddali. Cześć! Powiedzcie, jak było na dworze. Ci państwo, o, to muszę tych państwa pokazać. Dzień dobry. Cześć, powiedzcie, jak było. Super. Bo w zeszłym roku też na pewno zbieraliście. Nie, ja w zeszłym roku, ja jeszcze raz wrócił zbierać. I jak ci się super podobało? Bardzo fajnie. Tak? Dużo ja ludzi? Polecam, tak. O, proszę, polecamy zbieranie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A zdradzicie, ile wam się udało zabrać, czy nie chcecie? Mi tam 100, prawie 200 zł. Wow, super. I jeszcze wiem, że online'owo też chyba jakąś skarbonkę macie, nie? Tak. Super, dziękuję wam ślicznie w takim razie. I już lecę do naszego sztabu. To zanim dolecisz do dalszej części, super, widziałem Michała Broniatowskiego, którego pozdrawiamy serdecznie, tak, bo tak. Mamy 30. finał, a Politico... Nie chciał nam mówić do kamery, bo powiedział, że to dzieci w tym roku zbierają. A Politico kończy 15 lat w tym roku, niedawno była rocznica, także trzymamy kciuki też za Politico. O, poczekaj, bo chcę się odezwać jednak. Ja jednak. Wracam. Gdzie jestem? Tu jesteśmy. Powiedz coś nam, Michał, jak było? Było wspaniale, poza tym, że zacinał poziomo deszcz. Ale dzieci bardzo dzielnie wytrzymały i w ciągu pół godziny nazbierały mnóstwo pieniędzy. No proszę, u mnie na Facebooku wolno się dopisać do mojej e-skarbonki. O, Facebook Michał Broniatowski, zachęcamy do wpłat. Już Krzysiek tutaj powiedział, że Politico w tym roku kończy 15 lat, więc gratulujemy. Dziękujemy za gratulacje. Ja sam w Politico jestem 5 lat. Ty też okrągła troszkę. No. No. Dobrze, jest, Krzysiu, oddaję ci głos. Przepraszam, że tak przerwałam. Nie ma problemu, jest co uczyć. Łączyliśmy się z Warszawą, łączyliśmy się z Krakowem, a teraz połączymy się z Pekinem, bo w Chinach jest Kamil Wolnicki, dziennikarz przeglądu sportowego Elite Sport. Kamil, powiedz, co u ciebie i czy przyglądasz się tej naszej wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, która gra po raz 30. No witam serdecznie, właściwie według mojego czasu dobry wieczór tutaj. Zbiórka nie, czy chociaż byłoby wśród kogo zbierać teoretycznie, bo Chińczyków liczymy w miliardach, ale ich tutaj na żywo nie widzimy. Natomiast gdzieś tam sobie wróciłem do hotelu i zerkam, jak to wszystko wam idzie. I fajnie, trzymam kciuki, bo rzeczywiście dobrze to wygląda i fajnie, że
że tyle ludzi potrafi działać razem, to jest zawsze budujące i to jest zawsze ważne po prostu. Dzięki bardzo, Kamilu. A my trzymamy kciuki i prosimy, żebyś na miejscu trzymał tak mocniej kciuki za biało-czerwonych w Pekinie, aby tych medali przywieźli bardzo dużo. Także wysyłamy Wam dużo serca i dziękujemy za to wsparcie. Jest tak daleka, że jesteś z nami. I od razu chciałem też... Dzięki bardzo. Chciałem też połączyć się z Anią Więckowską. Aniu, dzień dobry. No cześć, dzień dobry. Aniu. Cześć. Jak ci przebiega zbiórka? Zimno, ale też i gorąco, bo jest faktycznie bardzo dużo emocji i trzeba gonić niektórych, którzy chcą dać datek, więc się rozgrzewam. A jak idzie ci w tym roku? Uważasz, że jest gorzej, trudniej? Zmieni się to w ciągu dnia? Jest trudniej, bo pogoda nie sprzyja zupełnie, ale to jest małe wyzwanie, więc chodzę od rana z supportem pieskowo-mężowym, teraz tylko mężowym, no i nie poddajemy się, jeszcze tak z godzinkę pospacerujemy, szukając ludzi. Dobrze, wielkie dzięki. Proszę. Wielkie dzięki, trzymamy kciuki. Dziękujemy, że się z nami połączyłaś, że zbierasz pieniądze. W tym roku zbieramy na okulistykę dziecięcą, a aukcje trwają w różnych formach. Jest z nami Iwona Kutyna, dziennikarka prowadząca Onet Rano. Dzień dobry, Iwonko, cześć. Dzień dobry. Opowiedz o twojej aukcji, o twojej zbiórce i co dzisiaj rano działo bardzo się w Onet Rano. Aukcje, o czym już mówimy od dawna. No właśnie. Moja aukcja i zresztą onetowe aukcje, to przynajmniej rano było już ponad 150 tysięcy, jeżeli chodzi o to, co możecie wylicytować i co można wylicytować przez nas poniekąd, no bo ja jestem wystawiona na tej aukcji również. Gotowanie ze mną odbędzie się. W tej chwili chyba w okolicach 2000 ta stawka wynosi. Rano działo się, o 9 mieliśmy specjalne wydanie Onet Rano, oczywiście poświęcone tutaj wyłącznie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i 30. finałowi. Karol Kosiorowski w sztabie głównym, czyli tam, gdzie bije serce, jak my to ładnie przemówimy, Wielkiej Orkiestry, w wielkim namiocie przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zresztą tutaj też do Was chodzi, o tym opowiada, co się tam dzieje. Ja w naszym mobilnym studiu z Łukaszem Kajewiczem rozmawiałam, z Beatą Tadlą i z Maćkiem Orłosiem. Spotkania z nimi oczywiście do wylicytowania także. Niewiele czasu zostało, bo to tak naprawdę chyba godzina, bo ile się dobrze orientuję, to do północy licytować to wszystko można, co dotyczy chociażby spotkań z nami, z ludźmi z Onetu. Nie tylko Łukasz, nie tylko Beata, nie tylko ja. Tam jest jeszcze Gosia Ome, tam jest Bartek Węglarczyk, tam jest Janusz Schwertner, no i jeszcze wiele, wiele, wiele innych nazwisk, o których chyba już nie pamiętam, bo tyle osób się tam pojawia. Także poranek był, jeżeli chodzi o pogodę, trochę taki w stylu Bollywood, bo czasem słońce, czasem deszcz, a raczej czasem śnieg. Pogoda, tak jak tutaj moje poprzedniczki mówiły, no nie sprzyja, ale warto zawsze pamiętać, że jeżeli wrzuci się do puszki, no to online'owo, chociażby dzięki aukcjom właśnie wspierać WOŚP można. Bardzo, bardzo dziękuję, Iwona. Trzymamy kciuki za powodzenie twojej aukcji. No ten, kto wygra, na pewno, ja to powiem prywatnie, wie, że dobrze trafi, ponieważ Iwona fantastycznie gotuje i to będzie bardzo, bardzo fajna uczta i na pewno przyjemna rozmowa. Ściskamy cię gorąco, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, trzymaj się. Warszawa, Kraków i wrócimy na chwilę znowu do Krakowa, ale do innej części naszej pięknej siedziby na Alei 29 listopada. Tam jest Magda Pawęska. Magda, opowiedz, co tam się dzieje u was? No, jesteśmy w naszym klubie i powoli zaczynają docierać do nas pierwsi wolontariusze. My na nich czekamy z ciepłą kawą, herbatą, ciasteczkami, kanapkami, więc mamy nadzieję, że troszeczkę się tutaj rozgrzeją. No i co, powiedzcie nam, jak było, czy Polacy w tym roku są hojni, czy jak wyrzucali, jak szła zbiórka? I gdzie zbieraliście? No, zbieraliśmy w dwóch miejscach, i na naszym osiedlu, i na rynku. Zdecydowanie na rynku to momentami było więcej wolontariuszy niż chętnych, bo pogoda nie sprzyjała, ale bardzo ważne jest znaleźć taki punkt strategiczny. Jak się znajdzie, no to... Co? Tak, i do dosyć... Zaraz będziemy otwierać puszki. A jakieś ciekawe historie po drodze? Historie, tak. Nie uległa jedna historia mojej starszej. Ludzi para, jakoś podeszli do nas, wyrzucili papierowe pieniądze, z tego co pamiętam, i powiedzieli, że mają taką zasadę, że dają bo wolontariuszy, który jest mniejszy od nich.
musieli mieć pewnie sporo pasji. No to super, super. To cóż, my, nie wiem, możemy jeszcze dodać, że jeżeli ktoś z naszych pracowników, byłych pracowników, przyjaciół, miałby ochotę dorzucić coś do naszych puszek, to zapraszamy. Jesteśmy całe popołudnie w biurze w Krakowie na Alei 29 listopada. Może nie jesteśmy w stanie oprowadzić was po naszym nowym biurze, ale na pewno przybijemy piątkę w bezpiecznej odległości, więc czekamy na kolejnych wolontariuszy i zbieramy. Wielkie dzięki, Magda. Kasiu, powiedz, co tam się jeszcze dzieje w naszej siedzibie głównej w Warszawie? Oprowadź nas trochę. U nas głośno właśnie, bo pieniążki, monety wpadają do maszyny liczącej, więc jest coraz głośniej, bo jednak im bliżej wieczoru, tym więcej pewnie wolontariuszy będzie do nas schodzić, bo jeszcze pewnie chodzą i zbierają. Ja się teraz udaję już właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, bo tutaj widzicie na takim dużym beamie oczywiście leci WOŚP i relacja kręcioła TV, a tu oczywiście jeszcze Michał odpoczywa z rodziną po zbiórce. Natomiast gdzie jest nasza, jest Ania, głównodowodząca. Aniu, cześć. To jest nasza dobra dusza w tej firmie, która organizuje wszystkie możliwe akcje charytatywne związane z WOŚP-em, z Onetem i nie tylko. Więc Aniu, powiedz, po raz który gramy i jak w ogóle ta edycja kolejna? Jest bardzo ekscytująco. Piąty raz już pracujemy na rzecz WOŚP-u i czwarty raz po rocznej przerwie, czwarty raz zbieramy przez naszych wolontariuszy. Od wielu lat od początku zbieramy też przez naszą stronę internetową wosp.onet.pl. Zapraszam chętnie, kto tam nie ma siły wyjść na dwór i nie ma ochoty na ten brzydki deszcz i śnieg, to zapraszam na wosp.onet.pl i tam można nas wesprzeć. Oraz można nas wesprzeć za pomocą licytowania w aukcjach na Allegro. Także jak ktoś ma ochotę spędzić godzinkę na treningu z Igą Świątek, bardzo zapraszam. Albo z Bartkiem Węglarczykiem, albo z Łukaszem Kadziewiczem. No generalnie na tej stronie wosp.onet.pl znajdziecie co trzeba. Albo z Iwoną Kutyną, bo właśnie przed chwilą żeśmy się łączyli z Iwonką i opowiadała o naszych aukcjach. A możemy zdradzić, czy nie chcemy zdradzać, ile nam się udało przez stronkę uzbierać pieniążków W tej chwili mamy prawie 140 tysięcy złotych spłat. To wszystko, co dzisiaj w ogóle wpadło na tę stronę. A ponad prawie 160 tysięcy złotych już z aukcji, które mamy. Wow. Także to wszystko rośnie. Także trzymajcie kciuki i właśnie nie zapominajcie, wrzucajcie, o właśnie tu jest ten adres, chyba tak, to jest tak, ten adres. Tak. Tu wrzucajcie. Każdą wpłatę będzie się liczyć, a my wszyscy będziemy bardzo wdzięczni. Aniu, a powiedz jeszcze troszeczkę, bo wiemy, jakby to jest oczywiście wspaniała akcja, natomiast powiedz trochę tak od strony backstage'u, ile pracy w to wkładasz, bo serce to jakby bez wątpienia i to możemy tylko podkreślić, że jest ogrom, natomiast ile jest tej pracy związanej takiej właśnie z backstage'em, jeżeli chodzi o tylko orkiestrę? No jest bardzo dużo. Słuchajcie, ja pierwsze rozmowy na temat tego, co będziemy chcieli robić, w jaki sposób będziemy pracować na rzecz WOŚP-u, to zaczynam w okolicach września, także zobaczcie, do stycznia jest kawał czasu i wtedy od tego momentu zaczynamy układać sobie, z kim chcemy robić te aukcje, pozyskiwać aukcje, bo na przykład właśnie tegoroczna Iga Świątek, no to przyznaję, że pierwsze rozmowy na ten temat zaraz poszłam jeszcze latem. Później w grudniu już wystawiamy i kompletujemy aukcje i uruchamiamy stronę internetową, także no sporo pracy. I szczególnie dużo pracy jest, obsługuję, kiedy jesteś szefem sztabu, bo faktycznie, tak powiedziałabym, którzy będą chcieli brać udział w tym, no to jest to dosyć duże wyzwanie. Super, Aniu, ślicznie Ci dziękujemy za to serce i za ten ogrom pracy, naprawdę, bo robisz bardzo dużo dobra dla wszystkich, oczywiście nawet dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale ja też jestem osobiście bardzo wdzięczna za to, jak Ania angażuje naszych pracowników, bo naprawdę po to się tak naprawdę żyje. A poczekaj, ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos tych pracowników, przecież 50 osób z naszej firmy wzięło udział w biegu Polish jest cukrzycą. Dokładnie. I to właśnie żeśmy tam się dogadywały, zapraszały i w końcu się udało. Ja wczoraj 16,5 kilometra, mój rekord życiowy, więc naprawdę jak się biegnie w szczytnym celu, to nogi to same będzie niosą. Daleko. Dokładnie. No ja z kolei przedwczoraj szłam na spacer po prostu z moim psem i każdy spacer zliczałam i uchodziłam w tych 5 kilometrów. Wszystkiego dobrego na razie. Czyli każdy orze jak może, byleby zbierać na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chciałabym też jeszcze pokazać inne osoby, ale jak mówimy, o, Kasia Janowska. Dobry. Cześć, Kasiu, jak przebiega twoja zbiórka? Dzień dobry, no dzisiaj jest trudno, powiem wam, dlatego że na ulicach więcej zbierających niż oferujących, ale trzeba to zrobić sposobem.
więc ja jeżdżę, to jest covidowe pogotowie do osób, które są na kwarantannie i przez płot albo przez drzwi odbieram wkłady do naszej puszki i podsuwam pod drzwiami serduszka, także bardzo to jest dobrze przyjmowane, że jest takie pogotowie covidowe dla tych, którzy chcą płacić na WOŚP. A teraz jestem w Bar Cafe w Konstancinie, restauracja, która gra z WOŚP-em też, także tutaj też zbieramy wśród znajomych, którzy dzisiaj się tutaj spotykają. Zamiast na spacerze to właśnie schronili się w gościnnych progach restauracji, no i zbiórka trwa. Ale spotkałam i Maszę Potocką, czyli słynną i kuratorkę sztuki, i dyrektorkę Muzeum w Krakowie Sztuki Nowoczesnej, Joannę Trzewiecińską, zbierałam pod galeriami sztuki, także tam są ludzie, którzy jednak nie boją się deszczu i wychodzą w poszukiwaniu sztuki, ale też po to, żeby otwierać swoje serca dla dzieci, dla WOŚP-u i no, po prostu dzielić się swoimi możliwościami i radością z tego, że możemy mimo wszystko uczestniczyć w tym święcie, z czego się bardzo cieszę. Bardzo dziękujemy, Kasiu, że jesteś z nami. Trzymamy kciuki, abyś spotykała samych hojnych tutaj darczyńców. Bardzo dzięki. I jest z nami kolejny gość, którego nie mogłoby zabraknąć przy tak ważnym przedsięwzięciu. Łukasz Kadziewicz. Dziękujemy, Kasiu, do zobaczenia. Cześć, witam was wszystkich. Mam nadzieję, że słychać. Wszystko w porządku. Halo. Rewelacja. Ja też miałem taki mały problem, jeżeli chodzi o pogodę, dlatego poszedłem na łatwiznę. Nasza restauracja Patata i oczywiście gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przygotowaliśmy oddzielny stolik specjalnie dla naszych gości. Mamy cały zestaw, gdzie serduszek ubywa, ale robimy to na do widzenia. Są chętni, którzy przychodzą do nas na dzień dobry i zaczynają, wchodzą, rzucają do puchy, naklejają serducho i uciekają dalej, ale naprawdę świetna akcja, wielkie serce. Ja nie wiedziałem, nie sądziłem, że na Obrzeżnej w Warszawie tak dużo osób będzie chciało po prostu pobiegać z tym serduchem. Czy dostaje je na klapę, na klatkę piersiową, na brzuch, na rękę. Fenomenalny czas. Ja się cieszę, że naprawdę nie odbiło się echem, bo ta informacja zwrotna jest mega pozytywna. Super, bardzo dziękujemy ci, Łukaszu. Też trzymaj kciuki za wszystkich naszych wolontariuszy, którzy w deszczu zbierają pieniądze, nie straszne im żadne wichry i wichury i orkany i tak dalej. Bardzo cię serdecznie pozdrawiamy i będziemy oczywiście oglądać jutro Misję Sport. Trzymajcie się, bardzo dziękuję. Zapraszam o godzinie 11:00, hej. Oczywiście Misja Sport przed nami. To był Łukasz Kadziewicz oczywiście, ale jest też z nami wyjątkowy gość, wyjątkowa gościni, Ada. Cześć, Ada Zalewska. Cześć, witajcie. Ada, powiedz, dlaczego zbierasz na orkiestrę? O, to dobre pytanie. Czemu ja zbieram na orkiestrę? Bo chcę pomagać, bo to jest ten jeden dzień. Tak naprawdę cały rok możemy oddawać swoje pieniądze na dzieciaki, żeby było więcej tego sprzętu, który pomaga dzieciom, który pomaga ludziom tak naprawdę, bo po prostu zbiera nie tylko na dzieci, ale także na przykład na geriatrię w innych finałach. Zbieram z Jurkiem Łusiakiem, zbieram z WOŚP-em, bo chcę pomagać i bo mogę pomagać, bo to jest na przykład ten finał, ten jeden dzień, kiedy ja mogę wyjść i mogę pochodzić z tą puszką i mogę oddać swoje siły i swoją pozytywną energię, żeby zebrać trochę kasy w przyszłym celu. To jest piękne, ale no, nie ukrywam, że wiem, że masz bardzo osobisty stosunek do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy chcesz się podzielić z nami tą historią? Jasne. Ja urodziłam się w 7 miesiącu ciąży poprzez cesarskie cięcie. No i na chyba 37 dni, o ile dobrze pamiętam, trafiłam do inkubatora i dzięki inkubatorowi przeżyłam. Byłam wcześniakiem, jestem wcześniakiem tak naprawdę, czyli tak zwanym małym wojownikiem podobno. Także taki sprzęt, jak kupuje WOŚP, czyli między innymi inkubatory na oddziały neonatologiczne, ratują życie. No i dzięki inkubatorowi jestem teraz tutaj, pracuję w Onet Rano i mogę spełniać swoje marzenia.
Cieszymy się bardzo. To jest no, wyjątkowa historia, ale takich historii jest wiele, bo przez 30 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy no, uratowała życie setkom tysięcy dzieci, a miliony dzieci zostały na pewno w Polsce przebadane dokładnie sprzętem, który orkiestra podarowała polskim szpitalom i tego szpitala i te szpitale ciągle ten sprzęt otrzymują. Bardzo dziękuję, Ada. Super cię było zobaczyć, spotkać się z tobą. Wracamy do Kasi i do Kasi. Kasiu Kozioł, halo, halo, Krakowie, co tam się u was dzieje? Opowiedz. No, mamy coraz więcej osób, więc będziemy zaraz liczyć te miliony monet i banknotów, które tutaj zostały wrzucone do tych puszek. I z tego miejsca chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy do naszych puszek i do puszek innych wolontariuszy wrzucali choćby grosik za wszelkie zaangażowanie. I też dziękuję wszystkim naszym wolontariuszom, którzy wyszli w tych trudnych warunkach atmosferycznych na ulicę i sprawiają, że jednak jest nam ciepło, jest nam gorąco i po prostu działamy, dajemy coś z siebie dla innych. Słuchajcie, u nas tutaj będzie teraz głośno i gwarno, bo już tam ze drzwiami jest grupa osób, która czeka. Super, wielkie dzięki. A halo, halo Warszawa? Jakiś nowi wolontariusze przybyli z miasta tak. z ciężkimi skarbonkami? Kasiu, opowiesz. Tak, opowiedz. Bardzo dużo osób przybywa, także bardzo się cieszymy i pieniążków też przybywa. Już wam pokazuję wszystko, co tu się dzieje, bo robi się coraz tłoczniej. Ja chciałabym jeszcze... Poczekajcie chwilkę. A jeszcze nawet, nie wiem czy wam pokażę, nie pokażę wam, ale mamy nawet psa wolontariusza. Z pieskiem jest zbiórka. Cześć. Chcę się uśmiechnąć, pokazać, bo chcemy pokazać naszych kochanych wolontariuszy. Jak wam poszło z Mariuszem? Super. Nie, nie było źle. To jaki mieliście sposób? Bo każdy ma jakiś inny, na przykład podjeżdża samochodem, atakuje grupę, znowu siada do auta i jedzie dalej. No, byliśmy na centrach handlowych. Widzicie, nasi wolontariusze zawsze dzieci znajdą pomysł. Były najlepsze. Tak? Dzieci zbierały najwięcej. Super, wow, pokaż. I ja, popatrzcie, czyli zbieramy nasza skarbonkę się napełnia. Ja bym chciała jeszcze tutaj pokazać drugiego głównodowodzącego. Piotrek, ty w zeszłym roku dowodziłeś naszym sztabem. Siemanko. Jak tam z twojej perspektywy tegoroczna zbiórka? No trochę brzydka pogoda, ale zauważyłem, że dużo ludzi staga na internet. Ja mam puszkę od wczoraj, już mam ponad pisatek, wow. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Super. Ja dzisiaj trochę skupiam na tworzeniu tekstów do naszych paneli, do szkoły i tak dalej. A, no faktycznie, bo tak. Mogę pokazać, że jest czasu w poczekajcie, teraz. Nie wiem, czy widać. Pokaż. Teraz widzimy pulpit Piotrek, więc nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy widzicie. Oj, Piotrek chyba nie znajdzie. Ale mamy najstarszą wolontariuszę, która jest w Anglii, jak rozumiem. Zaraz ją zlokalizujemy, to może ja do Piotrka... masz? Nie masz. Dobra. To ja wam jeszcze pokażę tutaj ile osób. Widzicie? Coraz więcej ludzi na Instagramie. Ale zapraszam na Onet, to na pewno jest. Tak, na Onecie na pewno będzie, bo będzie bardzo dużo ciekawych historii, które Piotrek właśnie opisuje i publikuje. Będzie również o naszej najstarszej wolontariuszce z Anglii, widzicie? Ale też mamy to, co politycy przeznaczyli. Zaraz wasz powstaje tekst o najdroższych aukcjach. W tej chwili najdroższą aukcją jest... Weekend z Omena Mensa. Weekend z Omena Mensa. Ale na drugim miejscu jest we świątek, czyli nasza aukcja gotowa. Super. 120 tysięcy za aukcję, za trening z Igą w świątek. I rakietę i w świątek 120 tysięcy. Kto da więcej, bo aukcje trwają do 12. Indywidualnie, tak. Więc tak. Trzeba sobie spojrzeć na... Dobra, zachęcamy do licytacji na wośp.onet.pl i do wpłacania pieniążków. Tu, proszę, lecą selfiaczki. Chwalmy się w social mediach, że zbieramy, bo w końcu to szczytny cel. I może jeszcze, Krzysiek, nie wiem, czy nas słyszysz? Wszystko jest jak najbardziej w porządku, wszyscy cię widzimy, słyszymy. Nie wiem, czy będziemy mówić również o naszym zaangażowaniu z naszego zarządu w tegoroczną zbiórkę. To może opowiedz, ty wiesz o tym najwięcej. Bo w zeszłym roku nasz CEO Mark Dekan miał e-skarbonkę i razem z naszymi pracownikami podbijał pieniążki zebrane do jego skarbonki i udało nam się zebrać prawie 100 tysięcy złotych, albo nawet ponad 100 tysięcy z tego co pamiętam. A w tym roku zrobiliśmy ostatnie
zeszłoroczne spotkanie z zarządem na podsumowanie ubiegłorocznego roku zrobiliśmy w formie quizu i wystawiliśmy zarząd na próbę, zadaliśmy im bardzo trudne pytania, oni podbijali stawkę i udało nam się w ten sposób zabrać aż 10 tysięcy złotych, które również zostało wpłacone na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także naprawdę angażujemy się tak dosyć kreatywnie na różnych frontach, nie tylko wolontariusze zbierają, ale nasz zarząd również bierze udział. Poprzez aukcje onetowe oczywiście, przez bosk.onet.pl można wpłacać pieniądze, więc jak tylko ktoś chce pomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to na pewno nie będzie miał problemu ze znalezieniem, w jakiej formie to zrobić, czy znaleźć wolontariusza, czy po prostu wejść na stronkę i wpłacić pieniądze. Także serdecznie do tego gorąco zachęcam, bo faktycznie pogoda w tym roku nie sprzyja, chociaż nasi wolontariusze, jak widać, sobie radzą, to spróbuję, o jest i pies, proszę. Jak słaby, fajny wolontariuszy. Oddaję głos do studiów. Pozdrawiamy pieska. Jeszcze mam pytanie do Karen Rakowa, do Kasi. Kasiu, opowiedz, co właśnie, jak było z tym zgłaszaniem się ludzi? Czy był z tym jakiś kłopot? Czy trzeba było jakoś specjalnie ich zachęcać, aby zgłosili się do wolontariatu dzisiaj? Znaczy nie było. Na tej pierwszej kolejności zgłosiły się osoby, które uczestniczyły w latach ubiegłych w akcji, bo miały już takie doświadczenie uczestnictwa czynnego. Więc one zgłaszały się pierwsze i zachęcały innych, więc tutaj taka poczta pantoflowa troszkę zadziałała. No ja też nie ukrywam, że ja sama zbierałam jako w młodości, w czasach licealnych i po prostu parę lat temu w Onecie pojawiła taka u nas możliwość, no to stwierdziłam, że trzeba do tego wrócić, takiego aktywnego wolontariatu i zarazić tym innych. No to super, fajnie, że kontynuujesz i dajesz przykład wszystkim innym osobom. Kasiu i Kasiu, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. A może Krzysztof, tylko jeszcze jedną rzecz. Oczywiście, proszę. W pandemii, kwestia bezpieczeństwa. Przypomnijmy tylko, że wszyscy nasi wolontariusze zostali bezpłatnie przetestowani przez dwie firmy, przez Epicspert w Warszawie i firmę na L, przepraszam, nie pamiętam nazwy. Może Liberandum. Liberandum z Krakowa, dokładnie. Także te dwie firmy również wzięły udział w tej akcji naszej charytatywnej, ponieważ to jest naprawdę ogromny koszt, żeby przetestować ponad 100 osób i bardzo tym firmom za to dziękujemy. Także czujemy się bezpiecznie, dlatego też oczywiście nosimy maseczki, ale przez to, że jesteśmy przetestowani tutaj w sztabie, pozwalamy sobie na chwilę je zdjąć. Także super, bardzo dzięki, bo dzięki temu możemy w ogóle po raz kolejny organizować nasze sztaby w Warszawie i w Krakowie. Dzięki za te informacje. Oczywiście dziękujemy do wszystkim osobom, których tutaj nie było widać, a które były zaangażowane w to, aby można było bezpiecznie przeprowadzić tę zbiórkę i to spotkanie w naszych siedzibach, oraz osoby, które dzisiaj pracują z naszej firmy, które nie mają wolnego weekendu, które dostarczają informacje, porady, które dbają o nasze systemy informatyczne, aby one wszystkie pięknie hulały. Także pozdrawiamy wszystkie osoby, które były zaangażowane w zbiórkę, ale też które wpłacały i z biura reklamy naszej firmy, i z Techu, i z naszych siedzib w Trójmieście, we Wrocławiu, w Szczecinie, w regionach. Także ściskamy wszystkich Wam, bardzo dziękujemy. Było bardzo miło Was spotkać, zobaczyć. Czekamy na spotkanie kolejne za rok. No i jestem bardzo ciekawy, ile też udało się nam zebrać. Czy padnie wyższa kwota niż w zeszłym roku. Więc czekamy na wyniki i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Wierzę, że będzie jak zwykle rekord, także my potrafimy, my Polacy potrafimy. Świetna puenta. Dzięki Kasiu. Pozdrawiam Kasię Kozioł, Kasia Gawę. Bardzo Wam dziękuję za prowadzenie dzisiejszego programu i do zobaczenia. Pa! Pa.